Cześć, witam Was w Rabi Retrogralnia. Dzisiaj zagramy w grę, którą widzicie na ekranie, R-Type albo R-Type, a w zasadzie Super R-Type na Super Nintendo, jak sama nazwa wskazuje. O co w tej grze chodzi? Myślę, że większość z Was generalnie kojarzy grę R-Type czy serię R-Type. Jest to po prostu normalny, kosmiczny shooter scrollowany w poziomie. Bardzo klasyczna produkcja, generalnie bardzo dobrze oceniana gra, szczególnie na komputerach 8-bitowych. Chociaż oczywiście tytuł pochodzi z maszyn arcade. Natomiast dzisiaj byśmy zagrali wersję na Super Nintendo. A może i nie tylko, ale o tym powiem za chwilkę. No to co? Zaczynamy. Trzeba wspomnieć, że w zasadzie wersja na Super Nintendo to właściwie nie jest R-Type jako taki port, tylko jest to jakaś wersja dedykowana. Chyba jest to miks R-Type 2 i dedykowanych leveli stworzonych tylko na Super Nintendo. Natomiast gameplay generalnie jest zgodny z tym, co się dzieje w serii, więc zaraz zobaczymy. Mamy skromne intro. I zaraz ruszamy. Początek bardzo klasyczny. Lecimy, strzelamy, ładne tło, kolorki, nie najgorsze obiekty przeciwników. Jedna rzecz jest tutaj ważna i w miarę nie mamy pierwszy bonus, który jest przyspieszeniem. Jest tutaj nietypowa, nie ma typowego upgrade'owania broni. Jest po prostu normalny strzał i jest strzał wzmocniony, który ładujemy przytrzymaniem. Wersja z Super Nintendo akurat pod tym kątem jest bardzo, bardzo fajna, ponieważ z tego co pamiętam, w wersjach na komputery, przynajmniej na niektóre, te, które używają jednego przyciskowych joysticków, tak naprawdę jest to gra, gdzie nie można użyć autofire, nawet jak joystick ma, bo tak naprawdę wtedy używając autofire rezygnujemy z wzmocnionego strzału. A w tej wersji mamy zarówno wzmocniony strzał pod jednym przyciskiem, gdzie możemy cały czas naciskać też, wyłyskiwać pojedyncze strzały, jak i mamy przycisk z autofire wbudowanym, więc nie jest to gra, w którą musimy cały czas nawalać w guzik, co chyba mało kto lubi, w końcu po to powstało autofire i później było implementowane też nieraz jako rozwiązanie już wbudowane w grę czy w cartridge. Więc na razie, o, niestety, widzicie, nie jest tak prosto, ciężko mówić i grać. To co w tej R-Type, chyba tylko w tej części, wydaje mi się, że w innych częściach jest troszeczkę lepiej, jest strasznie frustrujące to checkpointy, a generalnie ich brak. Szczerze mówiąc, nigdy nie straciło mi dość cierpliwości chyba w tej części, żeby dojść do checkpointu. Być może nawet mam pewne podejrzenia, że ich nie ma, albo są bardzo rzadkie, przynajmniej muszę sprawdzić z ciekawości. Gdzieś widziałem, że nie ma checkpointów, chociaż ciężko mi uwierzyć tą informację, więc podejrzewam, że są bardzo rzadkie. Co generalnie dość szybko powoduje u mnie zniechęcenie. No ale dobra, pograjmy chwilkę. Jak dobrze pójdzie, to może uda mi się pokazać Wam jeszcze jedną cechę tej gry, przez którą ona jest dość szczególna. Natomiast będę musiał trochę pograć, żeby do tego dojść. Jeśli trochę to zajmie zbyt długo, no to myślę, że dzięki edycji wideo nie zanudzicie się tutaj. A na razie sobie lecimy i gramy. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że ta gra ma na szczęście wybór poziomów trudności. Byłem na easy, ale wcale to nie jest najniższy poziom trudności. Jak widzicie, w lewym dornym rogu mamy też nowis. Liczę, że ten poziom będzie na tyle prosty, żeby chciałbym się grać tak długo, żeby pokazać Wam w tej grze to, co się dzieje dalej, bo jest to całkiem, całkiem ciekawe. Ale teraz jeszcze musicie chwilę poczekać, aż w te miejsca dolecę. Ogólnie grafice chyba ciężko cokolwiek zarzucić. O, teraz mamy ważny element gry, który jest szczególny. Bonus. Nie jest to typowy bonus, który trzeba złapać. Jest to takie dodatkowe działko, które tak naprawdę możemy zostawić sobie luzem. Wtedy będzie sobie latać i strzelać tak naprawdę samodzielnie, bez celowania. I możemy to działko dopiąć do statku, łapiąc je odpowiednio. Na przykład do przodu, więc w tym momencie działa tak naprawdę jako osłona. Nic atakując z przodu nas nie może zniszczyć. Jeśli dobrze pamiętam, możemy też wlecieć tym w przeciwników, bez strzelania nawet ich po prostu zniszczyć, więc bardzo użyteczna, prosta rzecz. Gdybym przypiął ją z tyłu statku, no to zostałoby po prostu tylnym działkiem i też osłoną naszego tyłka. Statku. O, i teraz zaczyna widać
być jeden z ciekawych efektów. Nie wiem, czy zauważyliście delikatne szarpanie. Jeśli tak, to od razu mówię, że nie jest ono związane z błędem w nagrywaniu. Ale może za chwilkę będzie widać to wyraźniej. Chyba mamy jakiegoś małego bossa tutaj. Ładne planety w tle. Lubię generalnie, jak w grach przedstawiane są planety. O, mamy coś mocniejszego tutaj. No, ten boss na szczęście nie był bardzo trudny. Na najniższym poziomie trudności. Poziom zakończony, lecimy dalej. O, teraz sobie przepniemy inaczej, jak widzimy. Działa to... nie działa jako działko? Myślałem, że jako działko to działa, ale nie. Działa chyba tylko jako osłona. O, jest też opcja, przynajmniej na wersji Super, działko odpiąć, więc o. Teraz działko może zmienić swój styl. Więc dość ciekawe rozwiązanie, całkiem przyjemne. Po dopięciu widzimy też, że zmienił się rodzaj strzałów. Więc naprawdę interesujące rozwiązanie, nietypowe. Nie jest to typowy model. Model upgrade'owania broni, gdzie po prostu się zbiera coraz mocniejsze power-upy, ani nie jest to jak w przypadku Radiusie, gdzie samodzielnie się wybiera rodzaj tych power-upów, a niestety. No i co, zaczynamy grę od nowa? Nie, no chyba nie, jest tak źle. O, nawet teraz jest całkiem nieźle wzmocniony ten przedni strzał. Gra mi się zaczyna podobać, jakoś wcześniej nie grałem, chyba wystarczająco długo, żeby zwrócić na to uwagę, bo coś mnie do tej gry zniechęciło, ale co to zaraz zobaczycie. O, myślę, że efekt już teraz widać. Coraz wyraźniejsze są spowolnienia. Generalnie jest to chyba... taki efekt zdarza się w grach oczywiście na konsolach, ale dość sporadycznie. A tu zdarza się bardzo, bardzo często. Jest to chyba jedyna gra na konsolach, przez którą nie chciałem się grać ze względu na to, jak po prostu laguje, jak normalnie spowalnia, tak jakby procesor był zwyczajnie za słaby. O, teraz efekt już widać bardzo, bardzo wyraźnie. Widać też, że nie jest za prosto. Gra normalnie rwie jak zwyczajny PC, który jest za słaby do danej produkcji. No, jak dla mnie jest to coś niedopuszczalnego w grach konsolowych. Znaczy ogólnie jest to niedopuszczalnego w grach, no ale w PC można zrozumieć, że po prostu PC jest za słaby, a tutaj co? Nie zagrajduje konsoli, żeby gra chodziła dobrze, więc po prostu no, nie da się zagrać w tą grę w takim stanie jak powinno. Spróbujmy jeszcze chwilkę pograć, może dojdziemy jeszcze dalej, gdzie te efekty będą jeszcze bardziej widoczne. O, teraz, o, no znowu widać tą czkawkę i naprawdę jest to dość... No, przyjące zabawy jak dla mnie. No, nie może gra konsolowa powodować, że po prostu spowalnia. Czytałem gdzieś, że niektórzy uważali, że akurat to jest pewna zaleta w tej grze, ponieważ ona jest na tyle trudna, że spowolnienie się przydaje. No, można tak powiedzieć, no w sumie pewnie Doom na 286, czy jeśli się udałoby odpalić, czy na 386 słabym, też byłby prostszy, no ale czy przyjemność tego grania byłaby wyższa? No, ja osobiście nie sądzę. A szkoda, bo gra naprawdę ma fajne bronie, ciekawe podejście. Myślę, że sama gra się by całkiem broniła, nawet mimo wysokiego poziomu trudności. No ale co zrobić? Dobra. Jeszcze jedną rundkę zrobię. Może uda wam się pokazać coś ciekawego. A dzięki edycji nie będziecie musieli... O, mamy continue. Nie pamiętam, czy jest tylko jedno continue, czy więcej. Podejrzewam, że tylko jedno. Zobaczcie, teraz są już takie momenty, gdzie naprawdę spowolnienie jest no, na poziomie dla mnie niedopuszczalnym. Te platformy są też dosyć perfidne. O, no ja już teraz widać efekty tej gry w pełni. O, jest jakiś power-up, jakieś pociski, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. No ale co z tego? Jak statki lecą do mnie z szkawką. O, no nie, no
to już to się dzieje, to po prostu jest wprost nieprzyjemne. Już widać, jak fajnie ten taran z przodu się sprawdza. Jest to całkiem ciekawa gra w kontekście strategii. Można tutaj planować trochę sposób walki. To nie jest taki typowy shooter, gdzie lecisz po prostu i nic więcej. I w zasadzie to byłoby na tyle. No szczerze mówiąc, nie chce mi się dalej próbować. Jak tylko zaczyna się naprawdę coś fajnego na ekranie dziać, to gra dostaje czkawki. Do tego wygląda na to, że zabija mi coś, czego nie mogę zauważyć. Nie wiem, czy to jest jakiś mały pocisk, czy co. Może w komentarzach wskaże się, co mnie tam tak zabijało. Ale niby sobie lecę i nagle zaczynam level od nowa. W każdym razie gra fajna do zobaczenia, do pooglądania, natomiast raczej nie do pogrania. No dobra, ale czy wersja Super na Super Nintendo jest naprawdę super, czy nie ma lepszej wersji, albo rzeczywiście arkadowej? Zaraz zobaczymy. Czas na kolejną wersję. Okej, okay. A teraz zagramy wersję R-Type'a, która jest całkiem dobra. Niespodzianka, jest to wersja na ZX Spectrum. W ogóle, znając R-Type'a z Commodorka, nie sądziłem, że wersja na Spectrum może istnieć, no bo to jednak gra rozbudowana, atrakcyjna graficznie. I co? Istnieje. I mówiąc szczerze, zaskoczyła mnie tutaj, bo naprawdę wizualnie, jak na Spectrusia, nie jest źle. Płynna animacja. Jak widzicie, lamię jeszcze bardziej niż na SNESie, no ale cóż. Jest tu od razu widoczny, no ten problem, czy cecha bardziej, o której mówiłem w wersji, że nie ma jej wersji na SNESie, czyli to, że trzeba krótko mówiąc cały czas nawalać klawisz, żeby uzyskiwać pojedyncze strzały, a jak przytrzymam, to mam strzał silny. Naprawdę ładnie tutaj sobie poradzono z problemem koloru, z limitu kolorów naraz, jak w Spectrumie. W Spectrumie grafika jest kolorowa, atrakcyjna. No dźwięk jaki jest, to jest, no ale... Ale nie przeszkadza on w grze absolutnie. Na ekranie dzieje się dużo, wszystko chodzi płynnie. Mam mój taran. Po prostu trudny shooter. Ale dobry shooter. I naprawdę w tą wersję warto zagrać. Chociaż oczywiście, jeśli zależy wam na najlepszej wersji, to chyba najlepsza, nie licząc arcade'owa, jest na Commodore'ku. Chociaż dawno w nią nie grałem, więc mogę się mylić. Pewnie jest też na Amigę znając życie, może na Atari ST. Chociaż klony tych starszych gier na nowsze komputery nie zawsze były lepsze niż te wersje 8-bitowe. Ogólnie jest to wersja, którą naprawdę można grać spokojnie i to nawet gdybym zobaczył to na gameplayu, nie wiem, żebym powiedział, że to jest wersja na Spectrum, bo dzięki ich sprytnemu graniu kolorami nie widać tych typowych efektów zmiany kolorów sprite'a, które tam są dość, że sprite się zlewa z tłem, czy bardzo dziwacznej palety kolorów, jak sprzed było widać w Riku Dangerousie 2, gdzie te kolory były po prostu męczące. Tutaj dobra gra, więc mówię, jeśli chcecie zagrać w R-Type'a w jakąś fajną wersję, niekoniecznie najładniejszą, to Spectrum jak najbardziej wchodzi w grę. Jest to doskonały przykład tego, że no, producenci starają się wykorzystać za bardzo możliwości sprzętu, jak Super Nintendo, chyba było dość na początku Super Nintendo, więc może jeszcze nie byli w tym najlepsi. No, nie wychodzi to dobrze, bo można uzyskać grę ładną, ale tak naprawdę niegrywalną. A po prostu dobre wykorzystanie możliwości sprzętu, który już jest dobrze znany, daje nam takie efekty jak tutaj, więc tą wersję polecam. Dziękuję. Z tej strony Wojtek, Retrogralnia.